Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, tym razem dla miłośników leśnych przygód i zbierania grzybów w moim wykonaniu. Najnowszy film z sezonu 2023 z grzybobrania, które się właśnie zaczął. Czyli pierwszy wypad w tym roku za grzybkami, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. Na tą chwilę jest godzina 6:52. 8 lipiec 2023, i oto w ten lipcowy dzionek nakręcę dla Was materiał, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi rać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. I drodzy Państwo, jadę sobie dróżką pomalutku, powolutku, Pyza jedzie swoimi szlakami i zobaczcie, drodzy Państwo, zobaczcie. Sztuka. Druga sztuka. I tu dwa. Czyli maślaczki. Pierwsze maślaki z tego sezonu. A że robaczywe, to już jest inna bajka. Inna bajka, ale rosną sobie grzybki. Więc zobaczymy co i jak. Ale są. Pierwsze grzybki robaczywki, ale jak widzicie, maślaczki pierwsze przy drodze. Zobaczymy co jest, tam dalej też jest jakiś miłośnik. I drodzy Państwo, tak to wygląda, więc przy drodze, ale interesują nas dzisiaj kurki, czyli pieprznik jadalny, a czy będą, zobaczymy, więc wsiadam na rower i jedziemy dalej, szukając grzybów w najnowszym sezonie 2023, więc zapraszam jeszcze raz wszystkich Państwa, bo sam jestem ciekaw, co uda mi się trafić. Pomalutku przejdziemy kawałek i zobaczymy, czy gdzieś nie rosną pieprzniki, czyli kurki. Przy drodze idziemy w takie pewne miejsce, gdzie powinny jakieś małe być. Przynajmniej coś powinno się tam z ziemi wybijać. I są pierwsze, nieduże. Ale są. Zobaczcie sami. Więc postaram się nazbierać jak najwięcej na jakąś skórek zupinę. Więc piękne kurki 2023. Mamy kolejną. Bardzo ładną. No ale malutkie, pojedyncze sztuki, jak widzicie. Ale może na jakąś supę uda się ich nazbierać. Szum drzew, delikatny, śpiew ptaków i cóż można chcieć. Bajecznie. Pięknie, przyjemnie i bajecznie w tym lesie. Kolejne, które widzę, więc je przytulę. Nie inaczej. Tu się schowały pieprzniki jadalne. Bardzo słabo widać ze względu na to, że te grzyby są bardzo małe. Bardzo małe jak do tej pory. No ale są. I powtórzę raz jeszcze. Bardzo słabo je widać. Trzeba pomału chodzić i dokładnie się przyglądać. Trochę pójdziemy tędy
może tutaj coś trafię i będzie rosło tuż przede mną, więc szukamy powolutku, pomalutku tych naszych pieprzników jadalnych. Maślaczek. Na pół wziąłem. Widzicie, zdrowy jest, więc zabiorę go. I jakaś zupina może będzie. A tu widzę drugiego maślaczka. Schował się tutaj. Same schodzą. O, drugi. No jest fajnie, 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 drodzy Państwo. Przyjemnie. Zbierając grzybki w tym nowym sezonie. Grzybowym. Więc jakaś zupina z kurek będzie. Więc tak to wygląda. Jakaś zupa z kurek pieprzników będzie. A teraz zmiana otoczenia klimatu. I zobaczymy, czy rosną borowiki w innym lesie. Tam, gdzie co sezon zbieram. Więc zmiana otoczenia lasu oraz spotkanie z kolegą Fikumiku. Jesteśmy już w miejscowym lesie na borowiku. Grzesiu, pomachaj! Witam! A więc zmiana lasu, otoczenia i kolega... Nie już alkoholowych, bezalkoholowe. I drodzy Państwo, zmiana lasu, otoczenia i zobaczymy teraz co i jak, czyli małe wiadereczko. I zobaczymy, czy coś będzie rośnie, pełne. Czy będzie pełne. Więc idziemy sobie leśną dróżką i zobaczymy w tym lesie naszym, czy rosną już te świętokrzyskie borowiki. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, a sami zobaczycie, co i jak. Rozbierało się, ale czy będą, to nie wiemy, nie? No i dobra, Grzesiek tutaj oprowadza. On tędy, ja tędy, no i zobaczymy, co z tego wyniknie, więc sam, drodzy Państwo, jestem ciekaw,
czy jakiegoś prawuska się trafi. Więc pomalutku, po cichutku idzie Pyza z Grzesiem po ogródku. Jakie ładne. Jakie piękne. Ceglastopore, borowiki. I o to w tym wszystkim chodzi, drodzy Państwo. O to w tym wszystkim chodzi. Czyli ceglastopore, borowiki 2023. Piękne sztuki. Piękne borowiki. Więc pomalutku szukamy, ale tych zwykłych borowików. Tutaj jest szamany. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli piękny ceglaczek. Od razu sinieje. I mamy pierwsze borowiki 2023. Borowiki ceglastopore. Więc pomalutku. Powolutku. Tak, Grzesiu z jednej strony drogą przy drodze, a ja trochę z boku. I tak to wygląda. Czyli kilka wcześniej kurek z maślaczkami, a teraz wypad za borowikami. Ale szukamy tych usiadkowatych. I zbieramy pomału grzyby. I jagódki. Zobaczcie, drodzy Państwo. Pełne krzaczki. Jagódek. Jagodziny. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli wszędzie jagody. Sucho. I wszędzie tylko rosnące jagody. Dokładnie. Jagody. Ale drobniutkie, drobniutkie te jagódki. Mokro jest, ale w lesie. Zobaczcie tam, gdzie woda stoi. Ale ogólnie to jest sucho, drodzy Państwo, bardzo sucho i na razie nic nie ma, więc spróbujemy jeszcze trafić jakieś ceglaki, bo tutaj trafiają się, ale czy będą, zobaczymy. Na razie to pełno jagodzin jest, ale drobna, drobna jagódka, naprawdę bardzo drobne te jagódki są, drodzy Państwo. Interesują nas ceglaczki, ale te są piękne, przyznać musicie rację. Więc postaram się jeszcze jakiegoś ceglaka trafić, ale czy będzie, to zobaczycie. Nie po jagodach, tak aby nie niszczyć jagodziny. No i szukamy przy drodze ceglaków. Dokładnie. Co z tego, że woda stoi? Jak na dnie wsiąka. Tak sucho jest, że nawet ziemia nie wciąga wody. A tak ogólnie to sucho. Ale przyjemny spacer po lesie. Jakieś kurki wcześniej. Parę maślaczków. Teraz borowiki. Ale będę wiedział, na czym stoję, co i jak. Czy już rosną te grzyby. Borowików usiadkowanych na razie nie ma. Jeszcze nie rosną. Nie pada, nie pada w naszym
regionie, czyli w moich lasach, nie pada, co to 4 godziny sporego deszczu to jest za mało, aby to z ziemi wyskoczyło. W innych regionach Polski grzybki występują, a u mnie jeszcze nie. Ale jak wysypią się, to widzieliście na filmie, ile tego jest. Multum. Dosłownie. Multum. Jak, Grzesiu? W porządku. Świeże powietrze. Browarek. Browarek. Nie trzeba się schylać, bo grzybów nie ma. Nie trzeba schylać się, bo grzybów nie ma. No i o to w tym wszystkim chodzi. Więc szukamy dalej. I zobaczymy dalej, co i jak. No przy drogach chodzę tutaj. Nie ma co w krzory wchodzić. Przy drogach prawo, w lewo. Ale nic nie ma, nic. Nie ma. Sucho. Co jakiś czas jakiś muchomorek, psioczek. I nic poza tym. Szukamy dalej, odpoczywając w tym lesie. Grzesiu gdzieś tam dalej uderzył, no ale też nic nie ma. No ale jest przyjemnie, pięknie i bajecznie. Jak widzicie, sami. Jest cyglaczek, no ale ze żarty. I tutaj jest mały, zdrowy. Więc zerwiemy. Grzesiu takiego trafił małego. I tutaj jest. Zobaczcie. Tu. Tylko Grzesiek, ja nie wiem, czy to jest ceglak, wiesz? Mi się wydaje, że to jest ten goryczak. Goryczak. Nie, gorzki jest. To jest goryczak, grzyb niejadalny, jak to się mówi, można. No, zależy kto jaki żołądek ma, zatruć się, ale. Gorzki. Nie, goryczak. Goryczak, drodzy Państwo. Więc, tak mówię, grzyb niejadalny. Możemy sobie popsuć potrawę, wkładając go, bo jest bardzo gorzki. Są jagódki, ale bardzo drobne, drodzy Państwo. Bardzo drobne. To bardzo męcząca by była praca w zrywaniu ich, bo są bardzo drobne, zobaczcie. Na krzakach jest sporo, ale bardzo drobne jagódki. Tu już trochę większe jagodziny, więc zjemy trochę, więc smacznego. Takie słodziutkie jagódki w ten dzisiejszy wypad. Na grzybki, więc smacznego i szukamy dalej i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad na grzyby. Więc drodzy widzowie, na tym kończymy dzisiejszy wypad, czyli dwa lasy, różne gatunki grzybów, te co na filmie, ale nie ma. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Grzesiu, coś od siebie. Kocham was, tęskni za wami. Kocha was i tęskni za wami, więc nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego wypadu z grzybobrania. Cześć!